Cześć, siemano gracze, witam was niezmiernie serdecznie w drugim odcinku z gry Scars Above. Gramy sobie oczywiście na konsoli PlayStation 5, a gra, w którą gramy, traktuje o tym, że na orbicie Ziemi pojawił się tajemniczy metahedron i nasza tutaj podróżniczka, badawczyni i naukowczyni Kate wyruszyła oczywiście z ekipą badaczy, żeby właśnie zbadać ten metahedron. Doszło do wypadku, czy też przejęcia ich statku przez metahedron, no i Kate wylądowała tutaj właśnie na terenach metahedronu. Teraz czym się zajmujemy, moi drodzy? Szukamy modułu kriogenicznego, który pozwoli nam zamrażać wodę, abyśmy mogli przejść bezpiecznie po takiej wodzie opanowanej przez takie rybki, pijawki, coś w tym stylu. Więc klimaty podróżnicze jak najbardziej dalej się. The appendages are dripping with the fluid that's freezing the water. Okej, mamy tylko jedno. Aha, tutaj. Tutaj na dole w tym kokonie nic nie ma. There's the brain and the neural Okej. pathways leading to various organs. Mamy mózg i system nerwowy tego robaczka. The pseudocerebrum seems to be generating an electrical charge. This gland is secreting the cryogenic fluid that's freezing the water. Okej, gruczoł czaszkowy. Jak widzicie, mamy tutaj motyw związany jednak, no jakby nie patrzeć, z badaniami. Okej. Cocktail of digestive acids is dissolving Kokon. local plant life into homogeneous matter. The process seems to be aided by bioelectricity. Jeszcze jedna informacja. O. And this neural pathway is conducting large amounts of Ścieżka bioelectricity. neuronowa przewodzi duże ilości prądu. The creature is mixing Czyli ma kable bioelectricity wysokiego with napięcia, digests jednym and słowem, generating w swoim enzymes. układzie Enzyme nerwowym. is used to create a cryogenic fluid in the cranial gland. So if I take a sample, I might be able to replicate the process. Okej. Więc taka to była metoda. Able to use this to craft some kind of cryogenic device with the MPU. It could help me to get through the worms. Okej. Aha, i to od razu drukujemy sobie tutaj. Let's see if this device works. Jest. Mamy to. I możemy It's working. mrozić wodę, patrzcie. Oby to nie był tylko efekt chwilowy. Dobra. Całkiem duży obszar to zamraża. Mamy stymulant leczniczy. Nie możemy już pobrać sobie tej roślinki, która dawała nam pirotechniczne właściwości, czyli podpalanie. Dobra, zamrażamy, idziemy. O nie, 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 nie. Kurde. Tutaj mamy ekstrakt kriogeniczny. Okej, czyli tu możemy tą wodę zamrozić na stałe praktycznie. Zamroźmy trochę jej więcej, żeby mieć jej w razie czego
bezpieczne przestrzenie do poruszania się, dobra. Ekstrakt zapalający, galwaniczny, czyli elektryczny. Ekstrakt kriogeniczny mamy, no całkiem nasza bohaterka tej sobie radzi tutaj. O nie! Zamroziło go, ha! Trzask, prask, dostaliśmy trofeum. Zabij zamrożonego wroga, ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że on się tutaj wyłoni. No dobra. Leży sobie. Ej, fajnie to działa. On jest spowolniony, nie może nas atakować. No i mamy luksusową ścieżkę powrotu. Tu jesteśmy przy tej bramie, okej. Doskonale wiadomo już, gdzie jesteśmy. Galwaniczny. Kriogeniczny. Co jest? Log entry. I'm detecting electrical energy inside the sack. If the protective membrane is hit with an electric charge, it will explode. Takie klimaty też powiązane oczywiście. Jakieś gównojady. Jedzą tego golema, którego zabiliśmy, i ten wielki. Zeskoczy tutaj, oczywiście. Będzie z nim walka. Ale to jest bydle. Wali sobie w to serce. To serce ma odsłonięte. A dlaczego wnioskuję, że to serce? Ole nos. O, wow. Tak myślałem. Mrożenie na niego nie działa, na pewno. Ale będzie walka z Alfą. Alfą i Omegą. Dobra, pomijamy sobie. O! A ci dupnę, ty. Frajerze. Dobra, sztuka uników. No nie zasłaniaj się tym łapskiem, frajerze. No. Biegnij, Katie. No. No to ja wiem, że chest is exposed. Ale ma łupnięcie potężne. Odskoczył. No,
Ajajajajajaj. Trudna to będzie bitka. Z racji tego głównie, że on się zasłania. Bo gdyby się nie zasłaniał, tylko można było mu damage'a wbijać też z odległości. On, kiedy jest on na z odległości, to się lubi zasłonić w Frajer 1. Dobra, mamy... No, nie zasłaniaj się, nie pozwalam ci. No. To jest najgorsza... jak widzi, że my celujemy, to się bierze zasłania. No. Dobra, i to jest na niego metoda. Tak się z nim ganiać? No, 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 no. Niestety. No, przeszarżuj sobie pawianie jeden. Dobra, dobrze idzie. Zasłania się, co za patafian jeden. No. No. Dziesięć ostatnich pocisków. On sobie przywrócił zdrowie w jakiś sposób. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens strzelać do niego ogniowymi pociskami. Aha, Role. Pogłożył nas, kurde. Ale śmieszna bitka. Już trochę ogarniamy. Dobra.
Aha. No. Aha. No. No, 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 no. No. To za łajza jedna. A jaka automatyka. Jak my... Takiego dasza to się nie spodziewałem. No, 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 no. Skubaniutki. Będzie ciężko z nim wygrać, chociażby z racji małej ilości amunicji, jaką mamy. A jakby go tak przymrozić? Spróbujmy użyć amunicji kriogenicznej w to serduszko jego. Dostał jakieś obrażenia. Zapomniał się zasłaniać. Ja patam. A może trzeba go przymrozić, on wtedy się nie może zasłaniać. Może się zasłaniać. No, 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 tak, fajnie masz. Fajnie masz, ziomek. Fajna bajka. No! No kurde, co za łamaga zasrana. Takie nasze kryty. O, i prosto. Super. Teraz gorzej idzie. Klepnę tą łapą. O Jezu. No. Taki łachudra jeszcze musi się zasłaniać.
Jakby mu to było do czegoś potrzebne. Tak się boi naszych pocisków? No, oczywiście. Przywrócił sobie część zdrowia jakimś sposobem. O, zamroziło go. Patrzcie państwo. To już chyba mamy sposób na niego. Trzeba go 3 razy strzelić tym. I potem go można łoić. Aha, aha, to ciekawe zjawisko. Patrzcie państwo. Bosiki mu trzeba robić. No! A cię dasz, przydaszuje. Co za turbopawian? Dobra, zaraz z nim kończymy. Leży. Wow. Ależ to było trudne. Ale mrożenie dobrze zadziałało. Generator fazowy, tarcze energetyczne. Improwizacja, przystosowanie, zwycięstwo. Aha, symulacja. Taki a la samouczek. Dobra, fajna była walka z Alfą. Czyli kombinacja mrożenia i... ostrzeliwania dziada. Amunicję gdzieś może tu pozbieramy jeszcze. Ekstrakt kriogeniczny i ekstrakt ekstrakt. Kurde, to pawian jeden. Chodźmy z tym. O, właśnie. Mało mam amunicji. A może coś z nich w sumie możemy zebrać? Nie szczególnie. A szkoda.
elektryczny. A kryo mamy ile? 13 sztuk. Wystarczyć powinno jak najbardziej. Na przedostanie się tam dalej. Bęk. Bęk. Fajnie ten efekt działa. Jeżeli oglądaliście na przykład film Nie ma mocni, to tam był taki bohater Mrożon. Właśnie on władał mrozem. I podobny efekt. Fajnie, to w taką prostą ścieżkę sobie utłukliśmy. Aktywujemy filar i let's go! Stymulant leczniczy, amunicję. Tak, nam wyrównało wszędzie, mamy więcej niż mieliśmy. Znaczy tylko tej pirotechnicznej, nie? Mistrz przetrwania. Wszystkie przedmioty użytkowe. Aha, ciekawe. Takie połączenie trochę Lary Croft z klimatami futurystycznymi. Mokrzy wrogowie. Zamarzają szybciej. Aha. Czyli no jak pada deszcz, no w sumie racja. Alfa? Położony, wow. Nie to. Fajnie. Ale to byli tacy a la siłacze już. Potężniejsze bestie. No. Ekstrakty mamy nasze. Włókno. Co? A właśnie, by the way. Umiejętności jeszcze nie mamy, ale co to jest? Aha, to są nasze umiejętności personalne. Fajny motyw. Przymrażamy wroga i potem możemy go łoić. W sumie podobny efekt był też w Atomic Heart. Gdzie mogliśmy kriopolimer wystrzelić w przeciwników i ich zamrozić właśnie. O, wow, dobrze. Plus 5 do mądrości. Głowa aż kipi od wiedzy, dobrze. Leżą panowie sobie, odpoczywają. Tutaj były te drzwi takie a la gamingowe, takie z czerwonym. Cały czas mamy cel nadrzędny zbadać sygnał SOS. SOS. Dobra, chodźmy na kriogeniku, żeby w razie czego... O, ła, przepaść. Chociaż taka niewielka przepaść, tam widać od razu kilka metrów niżej dno. Coś tam człapie? Kość mądrości jest. Tutaj nas będzie dupać. O! A to paje, patata. Dobra. Już tylko tyle. Dawaj, kość mądrości. 4% do mądrości. Włókienek nie potrzebujemy. A weźmy sobie kriogenikę, jeszcze strzelmy tutaj. Będzie łatwiejsze przejście. Jak po praktycznie sztywnym gruncie. Dobra, zaraz sprawdźmy sobie. Tu do góry nie możemy się podłupnąć, ten podskoczyć, podchwycić w żaden sposób. Tutaj. No i też nas gra blokuje, żeby nie było zejścia. Nie, 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 nie. Choćby Kate nawet bardzo chciała.
tutaj w te bąble? Chyba też nie. Ciekawe. Moi drodzy, mogę wam zapowiedzieć też jedną ciekawostkę ode mnie tutaj. Mianowicie szykuje się do gry Horizon Zero Dawn. Oczywiście pierwszą część, nie? Forbidden West. Także też podobne klimaty. Fajne jak najbardziej klimaty. Już tam gdzieś w warsztacie są nagrywane gamingowym, ale... Opa. Ale co jeszcze chwilkę zanim opublikuję na YouTube. Dobra, no i gdzie my mamy ten zbadać SOS? Tam mamy jakieś... lewitujące skały, jak w tym, w Awatarze. Na przykład. Ciekawe. I czy my mamy na przykład zamrozić... ten. Tam jest ścieżka dalej. Więc teoretycznie gra nam... A patrzcie, w ogóle to nie leci. O kurczaki. Dobra, tutaj jest przejście dalej, no bo skoro tam jest coś, co Kate może zbierać, zasoby. Aha, okej, tu. A konsola of some sort. Two parts are missing. No, ale jak my mamy to zrobić, za przeproszeniem? Odkłada się? Aha. I świeci na czerwono. Dobra, to mamy znaleźć takie dwa przyciski dodatkowe. Upadki nie naruszają, Kate. Może tu był, będzie jeden gdzieś? Fajne te filary są. Genialnie to zostało pomyślane. A tu jest jeden, ale zaraz. Nic nie ma. Mamy takie skanowanie. I my gdzie to mamy znaleźć? To jest dobre pytanie. Gdzieś musimy się kręcić i szukać pewnie. Bo już kości mądrości znaleźliśmy. A to? Kości jakieś. I włókna. No i pytanie brzmi, dokąd i gdzie i po co i na co tam mamy zbierać te jakieś przyciski. Tutaj mamy tą naszą zamrożoną wodę. Aha. A, okej. Niepotrzebnie tego użyłem, ale fajny efekt, taki pikselozy. No i mamy tutaj ten nasz terminal. Okej. W zależności od tego, czym, jak obrócimy, to zwróćcie uwagę, że się odblokowało. Coś, nie coś. Na niebiesko. Brak przedmiotów, które można użyć. Ciekawe. Tutaj mamy ten nasz filar. I tutaj. Tu się rozmroziło już, patrzcie. Ciekawe. Obstawiam, że gdzieś one są ewentualnie tutaj do znalezienia, tylko pytanie brzmi gdzie.
Aha, oni się odrodzili, racja. Mokra kombinacja, jak to brzmi. Tylko jeden się odrodził? Nie, jest i drugi. A się kurde. No, ja cię dupnę. Jest, serduszko. Dobra. Dobra, no to wiemy, że tutaj oni się odradzają. A tu coś mamy. Uuu. Dobra. Poszukajmy. Fajnie się te... wyładowania przenoszą. Kurde, trzeba poczekać będzie. Okej, tu możemy sobie przejść. Trzeba szukać dalej. Eksploracja. Coś tu obstawiam, że będzie jakiś wróg. Bo to wygląda jak arena walki. To kawał bydlaka. O to kurde, jaki ma język. Leżeć. Nie powiem, co mi... Nie powiem, co mi przypominało to, co on miał... tam z przodu. Nazwijmy to usteczkami. Nazwijmy to wargami. O. I na tym pozostanie moja wypowiedź, moi drodzy. Artefakt pierwszy, a część jeszcze z trzech. Znaczy druga z trzech. A pierwsza znaleziona. Był sobie taki stworek z wargami. Sympatycznymi, uśmiechniętymi wargami, więc to taka propozycja była. Kurde, mało kriogenicznego mamy, ale bardzo dobrze zadziałała ta wersja walki. No dobra. Kriogeniczny. 10 przyda się właśnie. Tam tararam. Osiemnaście kriogenicznego, mało trochę. I tutaj jest nasz ten słupek. Dobra. Zaraz. O, właśnie. Już mamy dwa. Nie jest najgorzej wcale. Tutaj są te drzwi czerwone.
Tutaj była ta walka z tym z tymi wargami, za przeproszeniem. Z wargowcem. A tam mamy drugą ścieżkę. Oho, oho, oho. Leżeć. Dobrze. Kurde, nasza Kate ma poturbowane zdrowie z jakiegoś powodu. A jeszcze galwaniczny. O, kość mądrości. Co te włókna dają? O, punkt umiejętności mamy. Thank you very much. Co to jest? Okej, więcej 25% na pozyskanie z roślin i potworów. Fajne. Pozyskiwanie większej ilości materiałów. Taki booster do lutowania. Potworów i roślin. A jest i nasz ostatni. Zepsuty dron zwiadowczy. O, ciekawe. Observer. Observer? What are they observing? A zaraz, zaraz, moi państwo. O, kość mądrości, kolejna. Przy filarze samym. Dobra, filar nie ruszamy, a tu możemy coś zrobić? Nie. Tutaj musimy zajrzeć koniecznie i położyć ostatni artefakt i układamy je tam jakoś w kolejności. O, nie. O, nie. Jest, weszło. Tutaj musimy mieć takie N pod spodem. Oto. Styknęło. I teraz tutaj będzie totalna loteria. No. No. Nie. Dobra, spróbujmy po tej osi obrócić. Yeah! Jest moc! Obca logika. Rozwiąż łamigłówkę związaną z terminalem obcych. Takie te runy magiczne. Dobra, fajnie. To wygląda. Moi drodzy, poskrinujmy sobie w razie czego. To rozwiązanie to tak na czuje, na chybił trafił. Patrzcie państwo, jest planeta. Dobra. Hopka. Ależ mgła. Aha. I tutaj niestety docieramy też do... We never suspected what was to come. The custodian. The custodian? Kustosz? A możemy zapomnieć o sprintowaniu. Kate tylko po prostu... A, dobra. Przez chwilę porusza się. Te wygląda jak mątwy z Matrixa. Ciekawe. Okej, ulepszenie wyrzutni kriogenicznej, większy magazynek.
Większy magazynek racz dać nam, panie, a niech kriogeniczne polimery nam służą. Znaczy, to nie są polimery, ale ja trochę nawiązuję, mieszam te motywy z gier, nawiązując do Atomic Heart. Świetna gra. Wybitna gra Atomic Heart w moim odczuciu. Dobra, toksyczność nas trochę łapnęła. A tymczasem mamy te mątwiaki. Ciekawe, czy jak strzelimy... Zniknął. Ha! Ale śmiesznie. Bęk! Wow! Kolejny bydlaczek. Leżeć. Mamy mało amunicji, niestety. Ale i tak bydlaczek poległ. Jesteśmy silniejsi. Kate jest silniejsza. Dobra, mamy tu kolejny ten galwaniczny. Tego mamy sporo. Galwaniczne. A kriogenicznego to panowie nie macie może? Mamy 3 sztuki ostatnie. Żenada. Tam jeszcze je... Aha. A coś kolejnego jest tutaj. Audiolog. Monsters, they are letting me pass. It's my body. The growth. It's my body. I have to. Yeah, nie to. I have to cleanse it. Nie tu. Dobra. Let's go, baby. Mątwiaczka uszna. Dzięki. Albo też w Crazysie były takie mątwy. Obcych, ale oczywiście to byli przeciwnicy. A tutaj to my sobie tak strzelamy, a one są neutralne. Leżeć. Galwaniczny zbieramy. Toksyczność nas dotknęła już. Leżeć. Kriogeniczny. Dobrze, dawajcie kriogeniczne. Koniecznie. Okej, zawieszona iskra. A cóż to jest za cudo? Gdzie my mamy wgląd? A włókna nam służą prawdopodobnie do tej... Dobra, jakie mamy zapasy amunicji? Najmniej kriogenicznego nadal. No dobra. Ależ ta gra jest sympatyczna, fajna. Czasami trudna, ale tak na ogół przyjemna i klimatyczna. No w burza. Wow! Jest ten oko Saurona. Patrzy na nas. Kustosz. To jest kustosz? Ślad Robinsona, obóz Robinsona. Robinson Crusoe. Sygnały Scar. Istota w oku burzy. Dziwna planeta. Kate Robinson. Czyli Mr. Proper nasz z reklamy. Mike, Tamara, Scar. O, to jest cały zespół Scar. Czyli Kate. Obok niej Tamara, Robinson, czyli Mr. Proper i Mike. O, właśnie Mike, dobra. Po kolei.
Obsasa, hopsasa, Kate. No szybciej, idź, ruszaj dupę. Dobra. Badaj sygnał SS, a tu przy co? A ok, oj, ojku. Ale nagle się ten... Filary widzę. Zaaktywuj 5 filarów. No jeszcze go nie aktywowaliśmy teoretycznie. Dobra, moi drodzy, w tym miejscu przy filarze zatrzymajmy się, zakończmy sobie drugi materiał z gry Scars Above. Także ja serdecznie, pięknie dziękuję Wam za uwagę. Grzecznościowo wspominam moją serdeczną prośbę w trzech słowach. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Doskonale wiecie, co robić, więc tylko drobna przypominajka o tym ode mnie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będę tutaj widział jak najbardziej Waszą aktywność i to, że moja skromna twórczość na YouTubie spotyka się z miłym feedbackiem z Waszej strony. Także tyle na ten moment ode mnie. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hej, cześć, pa, do zobaczenia już niebawem w następnym materiale.